Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, kontynuuj oglądanie tego odcinka do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Antoni Mielecki, trener mentalny. To jest najlepszy kanał dla piłkarzy Mentalna Liga Mistrzów, który pomaga Wam w tym, abyście się stali lepszymi zawodnikami na boisku właśnie poprzez trening mentalny. Zanim przejdziemy do jakże ważnego tematu, jakim jest dzisiaj budowanie poczucia własnej wartości, czyli to, aby ten poziom poczucia własnej wartości zwiększać, proszę Was na samym początku, pamiętajcie o łapce w górze, komentujcie i subskrybujcie Mentalną Ligę Mistrzów. Moi drodzy, czym jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości to przede wszystkim zaufanie do siebie samego. Jest ono o tyle niezbędne i kluczowe, ponieważ w piłce nożnej, gdy nie będziesz miał tego zaufania do siebie samego, dużo trudniej będzie Ci na boisku wejść w akcję jeden na jeden. Dużo trudniej będzie Ci wziąć odpowiedzialność gry na siebie samego. Za całą drużynę. Dużo trudniej tak samo będzie Ci osiągać jakikolwiek sukces piłkarski, ponieważ jeśli nie czujesz takiego wewnętrznego poczucia, że jesteś wartościowym człowiekiem, że zasługujesz na odniesienie sukcesu, nigdy tak naprawdę nie będziesz tego miał. Więc przede wszystkim poczucie własnej wartości, to od czego musimy tutaj zacząć, jest to, abyś nie porównywał się nigdy do innych. Bardzo często zawodnicy, którzy mają osłabione to poczucie własnej wartości, zestawiają się z zawodnikami, którzy w ich wieku już grają w Lidze Mistrzów, ten zawodnik już gra w kadrze Polski, a ja jestem w jakimś niskim klubie. Popatrz, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Jeśli chcesz zbudować prawdziwe poczucie własnej wartości, jedyną, najważniejszą osobą, do której powinieneś się porównywać, to ty z przeszłości. Czyli z pozycji tak zwanej dysocjacji, czyli nie widzisz świata własnymi oczami, tylko tak jakbyś patrzył na siebie z boku, dostrzegasz tą wymarzoną osobę, swoją personę, siebie samego, co osiągniesz, do czego będziesz dążył, jeśli staniesz się najlepszą wersją siebie. Takie porównywanie ma tylko wtedy sens. Jeśli jesteś już na wyższym poziomie zarówno pewności siebie, poczucia własnej wartości, wtedy jasne, możemy wyjść na ten level, abyś porównywał się do najlepszych na świecie. Bo tylko wtedy możesz stawać się jeszcze lepszym. Ale na razie, jeśli czujesz, że jeszcze to poczucie własnej wartości nie jest na tym poziomie, jakim być powinno, zaufaj mi, zacznij od tego, aby porównywać się tylko do tej najlepszej wersji siebie, jakim możesz się stać. Kolejną cenną radą dla Ciebie dzisiaj jest to, abyś skupił się na budowaniu niesamowitej relacji ze samym sobą. Absolutnie jest to najważniejsza relacja, ponieważ jest to relacja z osobą, od której bezprecedensowo zależy Twój sukces piłkarski. Jeśli będziesz lubił siebie, będą lubić Cię też inni. Musisz się skupić na tym, żeby ta relacja nie była taka, że od czasu do czasu się widzisz w lustrze z tą drugą osobą siebie samego, tylko przede wszystkim musisz czuć z całym sobą, że najlepszym przyjacielem dla Ciebie jesteś Ty sam. Czyli tutaj idziemy dalej jako kolejna wskazówka, czyli self-talk management, czyli właśnie dialog wewnętrzny. To, jak komunikujesz się ze sobą, to, jak się wspierasz, jakie rady do siebie dajesz, czy gdy czasem Ci coś nie wyjdzie, właśnie tak, jak to być nie powinno, podcinasz sobie skrzydła i stawiasz się w złym świetle, czy właśnie wtedy, gdy czasem coś nie poszło po Twojej myśli, robisz adekwatne myśli do tego, jak to powinno być, czyli właśnie w 100% wierzysz w siebie, spokojnie, to jest tylko cenna lekcja, wniosek, który muszę wyciągnąć. Na przykład z tej porażki, gdy mi nie wyszło coś na boisku, gdy mi nie wyszedł mecz, gdy mi nie wyszedł trening, to właśnie wtedy podbudowujesz siebie, bo wierzysz, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, która doprowadzi Cię do sukcesu. Więc pamiętaj, cały czas pracuj nad relacją ze samym sobą poprzez właściwy dialog wewnętrzny i dbanie o komunikację ze samym sobą cały czas. Kolejną radą jest to, abyś był dumny z samego siebie. W jaki sposób to robić? A no właśnie, zadając sobie codziennie to samo pytanie. Z czego jestem dumny? Co dzisiaj zrobiłem, aby móc wyjść na wyższy poziom? Jeśli cały czas będziesz fokusował swój umysł właśnie na tym, aby docenić to, co dzisiaj zrobiłeś świetnego, jak świetny dzień przepracowałeś, jaką robotę doskonałą dzisiaj wykonałeś, będziesz dużo lepszy. Zapamiętaj sobie, jeśli będziesz robił nic, jeśli Twój dzień będzie porównywalny z dniem przeciętnego Kowalskiego, który tylko i wyłącznie chodzi do szkoły, nie licz, że docenisz w pełni siebie, będzie poczucie Twojej własnej wartości na najwyższym możliwym poziomie, ponieważ jeśli nie szanujesz tego, co robisz, nie szanujesz najcenniejszego daru, jaki mamy, czyli naszego czasu, to nigdy w pełni nie wykorzystasz poczucia własnej wartości, jakie stoi przed Tobą do odkrycia. Zapamiętaj sobie, jeśli będziesz szanował to, co robisz, będziesz szanował swój czas, będziesz szanował przede wszystkim swoje działania,
twoje poczucie własnej wartości będzie cały czas rosło, będzie cały czas wzrastało do tego poziomu, który tak naprawdę oczekujesz względem niego. Kolejną, bardzo cenną radą i wskazówką jest to, abyś wypisywał swoje sukcesy. Bardzo często musimy balansować na takim właśnie poziomie, żeby z jednej strony nigdy nie osiąść na laurach i nie było czegoś takiego, że już jestem zarąbisty i nie muszę nic zrobić, a właśnie na tym poziomie drugim, że zawsze chcesz od życia więcej i jesteś coraz bardziej głodny tego życia. Tego życia sukcesów, niesamowitej kariery piłkarskiej, super trofeów, klubów piłkarskich, bo wtedy będziesz wzrastał, wtedy będziesz jeszcze bardziej się napędzał. Więc tutaj, żeby to poczucie twojej własnej wartości było na adekwatnym dla ciebie poziomie, musisz dobrze na tym balansować. Czyli właśnie cały czas wypisujesz swoje sukcesy. Co w ostatnim czasie zdołałem zrobić? Jakie osiągnięcia? Nawet te drobne sukcesy. To, że ostatnio rozegrałem fenomenalny trening, że strzeliłem 3 bramki na treningu i zanotowałem 2 asysty. To są nawet takie sukcesy, których my na co dzień, jako normalni i zwyczajni ludzie, nie dostrzegamy. Ale to właśnie te drobne sukcesy budują nas jako człowieka, który w konsekwencji długiego czasu odnosi spektakularny sukces. Jeśli nie będziesz potrafił docenić tych małych sukcesów, nigdy nie docenisz tak naprawdę tych wielkich, bo z tych małych sukcesów dopiero składa się ten kawał wielkiego świata sukcesu piłkarskiego. Dlatego pamiętaj, jeśli chcesz budować za każdym razem poczucie własnej wartości, przede wszystkim stwórz relację ze samym sobą. Dbaj o nią na każdym kroku, bo jest to absolutnie najważniejsza kwestia, abyś przeznaczał czas dla siebie samego. Jeśli te wszystkie elementy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, wpłynęły na twoje życie, zostaw komentarz, która wskazówka dla ciebie była najcenniejsza, które przemyślenie, która rada, który tip, która wskazówka była dla ciebie najważniejsza, napisz to w komentarzu, bo bardzo dużo to dla mnie znaczy. I tak samo pamiętajcie, łapki w górę i obowiązkowo subskrybujcie Mentalną Ligę Mistrzów. Również serdecznie was zapraszam do tego, abyście wskakiwali na stronę antonimielecki.com. Tam znajdziecie wszystkie moje 5 książek, kursów i szkoleń, bo jest tam tego naprawdę masa pod kątem rozwoju wiedzy. Więc jeśli spodobał się wam odcinek, pamiętajcie, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku Mentalnej Ligi Mistrzów, którego nie mogę się doczekać. Jak to zawsze, 3, 2, 1, lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka. Dzięki, trzymaj się, cześć.